cześć kochanie, jestem tak roznegliżowana, mam tak ogromny dekolt, że wziąłam sweter. Tylko po to, by móc zacząć dla Was nagrywać. Nie będę się przebierać. Tchnęło mnie o godzinie 15, żeby dla Was zacząć nagrywać vloga. I zacznę, choćbym miała się zapinać i dekoltów nie pokazywać, tutaj się przebierać, rozbierać, ubierać, to muszę. Miałam nagrywać jak mi trochę, no wiadomo, ale dekolt schowałam. Dobrze, sweter dekoltu nie ma, no ale tak nie świecę aż tak gołymi cyckami. Słuchajcie, dopiero nagrywałam dla Was o tym, jak pomagać, w ogóle o pomocy innym. Mowa tutaj była oczywiście o uchodźcach. Ja cały czas żyję tą sytuacją, tak jak i Wy. Wiem, że dużo z Was potrzebuje odskoczni. Czytając ostatni komentarz, tak stwierdziłam, że nagrywaj Karolina więcej po prostu byle czego. Umarła ciocia, masz rację. Mamy zdjęcie w ramce cioci, która już nie żyje i ona w kółko chodzi i przeżywa. Babcia jej pokazała ciocię i tak od tej pory ciocia w ramce jest u Łucji w pokoju. Niech ciocia sobie tutaj stoi, dobra? Dopiero Wam nagrywałam to, że trzeba pomagać i tak dalej, żeby robić nawet takie małe gesty. Dużo z Was pisało właśnie, żebym nagrywała też takie filmy, jak ja to mówię, oderwane trochę od tego, co się dzieje na świecie, czyli trochę takiej odskoczni dla Was. Normalnych futholi, normalnych jakichś tam, nie wiem, zwyczajnych, fajnych, miłych rzeczy, że chcecie mieć odskocznię i obiecuję, że tak będzie. Miałam nie nagrywać się filmu, planowałam to jutro, ale znowu przychodzę z ciężką sytuacją. Słuchajcie, jestem przytłoczona kolejną wiadomością. Tym razem to nie Ukraińcy potrzebują pomocy, a Polacy. Wczoraj albo przedwczoraj, bo jestem niedoinformowana, nie chcę kłamać, był pożar w pobliskiej wiosce, spłonął dom. Dom, gdzie wychowywały się 9 dzieci, z tego co mi się wydaje. Mam nadzieję, że też nie wymyślam. Część dzieci z adopcji, część dzieci jakby ze swoimi rodzicami. Masakra i ludzie mają to, z czym wyszli z domu, czyli kapcie i piżamy. No i od razu w nocy do nas napisała dyrektorka naszej szkoły, że bardzo prosi o pomoc, rozmiary ubrań dla dzieci. Ja oczywiście od rana zaczęłam pakować paczkę, bo akurat z tych rozmiarów, jakie trzeba akurat dla chłopców, mam i na 110 i na 1,36 m, więc zaczęłam szykować paczki o tego stylu i spodnie, i przy Was mam, będę dopakować, koszule, bluzy, swetry, to jest po Ignasiowe, krótkie spodenki, ale też dodatkowo zimowa kurtka, kurtki już bardziej wiosenne, druga bomberka wiosenna i tak dalej, sweterki, koszule na galowo, po prostu wszystko. To na tych rzeczy zaczęłam już się jakby ogarniać to, by móc tą paczkę dostarczyć do szkoły. Dzisiaj o 17 mamy zebranie w związku właśnie z tą tragedią, która się stała w tamtej rodzinie. Bo co więcej, poza tym, że napisała do nas dyrektorka, zaraz napisała nasza wychowawczyni, że jeden chłopiec jest z naszej klasy, czyli z klasy Ignasa. Jest to jego kolega, który potrzebował już od zaraz na dziś plecaka, zeszytu, książek, wszystkiego po prostu, ołówka, wszystkiego. Nie mają kompletnie nic. Dla mnie jest sytuacja po prostu aż nie do uwierzenia. Poza tym, że znaleźliśmy ubrania, znalazłam jakieś 2 śniadaniówki, bo wiem, że to nie tylko temu koledze potrzeba, tylko właśnie jego siostrom, braciom. Mam 2 śniadaniówki, piórnik, którego dzieci moje już nie używają, wyposażyliśmy go we wszystko, co się dało, co tam mieliśmy. Jakieś kredki i no takie wiecie, co miałam, to po prostu dałam. Nie jestem w stanie dzisiaj jechać po prostu na zakupy, zeszyty jakie czyste miałam, to też oddaję. Zaraz robimy te paczki, bo co lepsze, poszłam na przystanek odebrać Ignasia ze szkoły. Okazało się, że ta rodzina jest u nas, na naszej wsi, dlatego że tutaj jest właśnie taki dom i wszyscy się tutaj razem zmieścili i nie muszę tej paczki wieźć do szkoły ani nigdzie, tylko dzisiaj mąż zamknie sklep i idziemy przekazać im, jakby się dowiedzieć, czego potrzebują, bo ja mogę i oddać i garnki, i pościele, i albo kupić coś jak trzeba, bo na pewno bielizny dzieciom brakuje na 100%. Dziękuję, kochanie. Jestem w stanie kupić wszystko, ale muszę wiedzieć konkretnie i od razu chcę zaznaczyć, że jesteśmy w stanie naprawdę pomóc, ale muszę wiedzieć po prostu czym. Nie chcę ich zarzucać śmiećmi, bo to, tak jak mówię, to nie jest problem. Pomóc i pozbyć się z domu połowę swojego dziadostwa. Tu się staram wybierać najlepsze ubranka, jakie tylko można, no myśląc tak, jakby to mój synek miał w tym chodzić. Ale podejrzewam, że i tej kobiecie brakuje przecież rzeczy. Muszę się po prostu podpytać, jakie rozmiary, czego i tak. Więc tragedia na tragedię i
fajnie rozmawiałam z koleżanką, słuchajcie, kuzynką nawet bym powiedziała, to moja daleka kuzynka, na przystanku, że my miałyśmy ciężkie czasy, jak dorastałyśmy, tak myślałyśmy sobie wtedy, to nasze dzieci, słuchajcie, i COVID, teraz wojna, po prostu jeszcze ten pożar, teraz wiem, że pożar to żadna, nie będziemy o tym wspominać kiedyś, jak dzieci już będą dorosłe, ale żyją w naprawdę porąbanych czasach. Straż pożarna, tak. Świetna. Na szczęście są beztroskie i fantastycznie się bawią, ale dopóki jeszcze nie kojarzą w ogóle tego, co się dzieje. Powiem Wam, że ja poza tym, że tak jak ogarnę tutaj wszystko, spakujemy, wywieziemy, to planuję całkowity relaks. Jestem znowu przytłoczona wszystkim, już było tak dobrze. Miałam dzisiaj iść do restauracji, pytać się o stolik dla mnie, dla siostry i dla kuzynki. Chcemy zrobić sobie swój Dzień Kobiet. Jutro jest Dzień Kobiet, ale my w innym terminie chcemy go zrobić. Byliśmy w sobotę na imprezie właśnie u mojej siostry, u Saruni, było fantastycznie i tam się zgadałyśmy my, babki, że potrzebujemy trochę czasu dla siebie znowu, więc chcemy zrobić taki wypad, ale ja mam ten stolik zarezerwować, miałam robić to dzisiaj, no ale niestety ta tragedia przysłoniła jakby te przyjemności znowu, są sprawy ważne i ważniejsze, jutro się tam wybiorę. Przyszedł do mnie fantastyczny dyfuzor, powiem Wam, zapachowy. Chciałabym Wam właśnie pokazać, dam Ci link oczywiście i odesłać na zakupy standardowo. No słuchajcie, ja też nie mogę zaniedbywać, tu jest a propos nagrywania filmów, zastanawiałam się długo, ale ja też mam, to jest też po części moja praca, to moje nagrywanie na YouTube. Ja też mam współpracę z przeróżnymi firmami, które nie mogą czekać i po prostu na to, że wojna minie, czy coś się tam ułoży. Każdy ma swoich jakby, wiecie, kontrahentów, pracowników, musi zapłacić tak samo wypłaty i tak dalej i każdego czas goni i ja też kiedy się zobowiązałam, że na jakieś współpracę, to się muszę z nich po prostu najzwyczajniej w świecie wywiązać. No i jedną z nich pokażę Wam dzisiaj, ale taką godną polecenia. Pamiętacie ostatnio o projektor gwiazd? O, tam stoi, o tu, tu, o tu, o tu, o tu. To jest przykład tego, że... Gdzie ten mój palec? O tu, o tu. To jest przykład tego, że jest naprawdę używany co noc. Łucja krzyczy, włącz mi Ignacy i Łucja, bo mamy dwa i myśleliśmy, że jeden stanie w salonie, ale nie. Dzieci jedno i drugie używa. Dzień w dzień, znaczy noc w noc. Natomiast teraz mamy dyfuzor piękny, zapachowy, o którym Wam więcej opowiem, jak pokażę, ale tak naprawdę teraz to troszeczkę... Trochę przytłaczające wiadomości, pakowanie tego wszystkiego i Cię nie trenuję i mam to po prostu gdzieś, nie mam w ogóle nastroju. Sprzątam z Łucem tutaj w pokoju, lekcje z Ignasiem już odrobione, a potem zabieram Was ze sobą na dół. Mimo, że tak jak mówię, dzisiaj bardzo, bardzo późny vlog. Wy tego nie odczuwacie, ale ja zaczęłam bardzo, bardzo późno nagrywać. Dobra, więc do później. Dobra kochani, a tu macie coś, co chciałam Wam dzisiaj polecić. Mam tutaj właśnie dyfuzor, który nazywa się Pure, jest ze sklepu Aromatly. No i słuchajcie, taki zestaw dyfuzor plus 10 olejków teraz możecie kupić już za 79 zł, dlatego że właśnie teraz jest tydzień zapachów, aż do 13 marca w sklepie właśnie Aromatly. Oczywiście wszystkie macie linki na dole. I ja mam tutaj zestaw, ale olejków, który jest właśnie dołączony do tego, więc możemy się i uspokajać, i wzmacniać swoją odporność, i lepiej spać, i łagodzić objawy przeziębienia, co dla każdego coś fajnego. Ja za chwilkę pomarańczę zapalę, a na sen spróbujemy lawendę. No i co chciałam powiedzieć, że dyfuzor macie do wyboru w dwóch kolorach. Już Wam mówię, jakich to chusteczkę w ręce trzymałam. O, takim. Jasnym i ciemnym. Ja się zdecydowałam na ciemny odcień. O, mamy. Ostrość mamy. Ja się zdecydowałam na ciemny odcień, dlatego że u mnie będzie on w salonie. Jest on zasilany kablem USB, czyli możemy na przykład go podpiąć do laptopa. Świetny pomysł na prezent. Możemy opakowanie sobie dedykować. Może to być właśnie opakowanie dedykowane, nowoczesny wygląd. No i co chciałam powiedzieć? Jeszcze najważniejsze. Właśnie co jest najważniejsze, jak macie dzieci, że to są naturalne olejki. Aromatly ma w 100% naturalne olejki i nie są one, są to olejki eteryczne, a nie zapachowe. O co chodzi? No to dobrze. Więc słuchajcie, ja się dzisiaj będę, tak jak mówię, uspokajać, wzmacniać, nie wiem, dodawać sobie energii, najchętniej bym zapaliła wszystko naraz. Zaraz robimy testing, ale też mam ochotę właśnie na tą pomarańczę, więc pomarańcza numer jeden. Jeszcze raz przypominam, linki właśnie do tego dyfuzora macie w opisie, więc zapraszam, tam wszystkie potrzebne informacje. Do 13 jeszcze możecie kupić właśnie w cenie 79 zł taki piękny zestaw.
ja się zamknęłam w pokoju u Ignasa i właśnie siedzę na komputerze, przyniosłam tu komputer i zabieram się za połączenie, znaczy zabieram się za połączenie. Właśnie się będę łączyć na zebranie, które zaraz się odbędzie w sprawie tego pożaru, o którym Wam mówiłam. Już jedno co wiem, to rodzina jest i tak, słuchajcie, podzielona, mimo że tu jest tyle osób. Część dzieci jest w wiosce z boku, dlatego też nie wiem, gdzie z tą paczką się udawać. Wiecie, co bardziej potrzebne, gdzie ubrania, gdzie bardziej właśnie rzeczy do szkoły. Zaraz właśnie zaczyna się nasze spotkanie o 17, równo za 5 minut, ale już widzę, że kilka osób już jest, więc ja się tam łączę na spotkanie, a my odzywam się do Was po prostu później. O matka, jak ciemno, ja jestem taka naładowana różnymi emocjami. Słuchajcie, to był taki dom wielorodzinny i tam ta jedna rodzina, do której należy właśnie dziecko, które chodzi z Ignasem do klasy, to tam było ich 9. Jest druga rodzina, gdzie jest 3 chłopców i oni mają już całkowitą tragedię, bo nie dość, że spłonął im dom, to oni mają matkę umierającą w szpitalu, a ojca nie mają. Tragedia, powiem Wam, po prostu tragedia, więc jest już zbiórka finansowa, przed chwilką wpłaciłam pieniążki, będę oczywiście udostępniać linki na moich social mediach, zapraszam Was też, gdybyście chcieli wspomóc, na razie jest jedna ta zbiórka, dla tej rodziny, gdzie jest 3 chłopców, już jest zorganizowana druga zbiórka, jak tylko będzie, będę Wam o niej trąbić, właśnie dla tej rodziny, gdzie jest ten chłopiec z klasy Ignasia. No i my jako klasa zaoferowaliśmy się, że kupimy 11 poduszek, 11 kołder, 11 pościeli. Właśnie jutro będziemy zbierać pieniążki, od jutra zbieramy pieniążki do końca tygodnia i będziemy kupować, więc takie ustalenia dzisiejsze. A ja mówię, potrafimy się jednoczyć, żeby pomagać uchodźcom, jednoczmy się też, żeby pomagać naszym, prawda? Prawda, w ogóle pomagajmy ludziom. Dobra, kochani, ja wiem, że ten przegadałam cały vlog znowu o dramatach, ale taki mam ostatnio czas, słuchajcie, takie rzeczy się dzieją, ja mówię, w jakich czasach żyją naprawdę te nasze dzieciaki. No nic, ale pięknie powiedziała pani wychowawczyni, że w trudnych czasach rosną silni ludzie, czy coś takiego, więc mam nadzieję, że to tak właśnie jest. Nasze dzieci będą na maksa silnie szły przez życie i odważnie. Dobra, kochani, chciałam jeszcze pokazać Wam lakiery do paznokci, podkład, nowy korektor, ale to chyba nie ta nuta dzisiaj. Zobaczymy się jutro. Jutro może być bardziej pozytywny vlog, bo my już wiemy, jak przynajmniej działać, więc ja już się smucić nie będę. Czytam pojutrze, nagram dla Was vloga, pokażę Wam nowości C&A, jakie kupiłam, oraz nowości z Rossmana. Same zadecydujecie, czy chcecie makijaż przy użyciu moich nowych kosmetyków, a dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, mimo że jestem tutaj rzadko, to i tak ze mną jesteście. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.